Witajcie moi drodzy, z tej strony Soul Voice. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat probiotyków, czyli takich tak zwanych, można powiedzieć, drobnych bakterii, które mają nam wspomagać procesy życiowe. No cóż, moi drodzy, myślę, że o tym się zapomina, a probiotyki powinny stanowić tak zwany priorytet w życiu codziennym każdego z nas oraz podczas różnego rodzaju diet, jak i też, kochani, postów. No cóż, probiotyki to inaczej, powiedziałabym, takie drobne bakterie mające, moi drodzy, potwierdzenie licznymi, słuchajcie, badaniami, właściwościami leczniczymi, i ich działanie wspomaga między innymi leczenie na przykład biegunek, alergii, atopii różnego rodzaju, chorób zapalnych jelit oczywiście oraz wątroby. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, to wzmocnienie naszej odporności, czyli odporności naszego organizmu. Probiotyki w ogóle występują naturalnie w niektórych produktach spożywczych oraz mogę powiedzieć, że są dostępne jako suplementy diety. Aby, moi drodzy, taki szczep bakterii probiotycznych został uznany w ogóle za no tak zwany właśnie probiotyk, musi spełnić, kochani, szereg różnych wymagań. Ogólnie rzecz biorąc, nazwa sama probiotyk wywodzi się, słuchajcie, z greckiego probios, dla życia inaczej mówiąc. Według definicji WHO z 2002 roku probiotyki to żywe mikroorganizmy, które poddawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki zdrowotne. Więc to już wiemy, kochani, lecimy dalej. Najczęściej chciałabym zaznaczyć, jako probiotyki wykorzystuje się w ogóle bakterie kwasu mlekowego z rodzaju tzw. Lactobacillus i Bifidobacterium. Ale prozdrowotne właściwości, słuchajcie, wykazują także niektóre gatunki bakterii Escherichia i Bacillus oraz tzw. drożdże Saccharomyces cerevisiae, asp boulardii. Mam nadzieję, tu sobie zapisałam na karteczce, że to dobrze, kochani, przeczytałam. Działanie w ogóle probiotyczne odnosi się do konkretnego szczepu mikroorganizmu, a nie do, słuchajcie, rodzaju czy też gatunku. Nie wystarczy, żeby mikroorganizm należał do bakterii mlekowych, aby wykazywał właśnie takie właściwości probiotyczne. Nazwa probiotyku składa się z trzech elementów. Nazwy tak zwanej rodzajowej, jak na przykład Lactobacillus, nazwy jeszcze gatunkowej, na przykład Rhamnosus, i literowo-cyfrowego tak zwanego oznaczenia szczepu, na przykład GG. Każdy mikroorganizm uznawany w ogóle za probiotyk musi mieć udokumentowane działanie, no oczywiście, prozdrowotne. Szczepy drobnoustrojów muszą spełniać wiele wymagań i mogą być uznane za probiotyk, słuchajcie, dopiero wtedy, jeśli wykazują zdolności adhercji, czyli przyczepiania się do komórek nabłonka naszych jelit, następnie łatwo lokalizują przewód pokarmowy, to znaczy, chciałam powiedzieć, kolonizują, słuchajcie, i na przykład nie wytwarzają toksycznych przede wszystkim produktów metabolizmu, szkodliwych oczywiście dla organizmu naszego, jak i są jeszcze odporne na niskie pH naszego soku żołądkowego, dodatkowo pozostają żywe w obecności żółci i jest jeszcze jedno przykazanie, działają antagonistycznie, słuchajcie, wobec bakterii patogennych naszego przewodu pokarmowego. No cóż, lista, powiedziałabym, że jest znacznie dłuższa, chociaż dobrze, przytoczę tu jeszcze na przykład, że muszą być wyizolowane z organizmu człowieka, wykazywać stabilność jeszcze i
możliwości produkcji biomasy na dużą skalę. Do tego muszą wykazywać udokumentowany klinicznie korzystny wpływ na zdrowie człowieka oczywiście. I tutaj chodzi o badania na ludziach randomizowaną próbą. Metoda tak zwanej podwójnej ślepej próby z placebo musi być zastosowana. I jeszcze jest warunek, że mają ustaloną przynależność w ogóle taksonomiczną, czyli to jest rodzaj, gatunek i szczep, nowoczesnymi oczywiście metodami genetycznymi. Więc kochani, taka lista jest naprawdę spora, żeby taki probiotyk mógł być uznany w ogóle za probiotyk. No cóż, drobne ustroje probiotyczne mają bardzo szerokie, słuchajcie, działanie. Część w ogóle z ich właściwości jest poparta, powiedziałabym, dobrze udokumentowanymi właśnie badaniami naukowymi. Inne są na przykład dopiero w trakcie badań, a wyniki są naprawdę bardzo obiecujące. Korzystne takie działanie, bo myślę, że to jest ważne, zdrowotne probiotyków obejmują na przykład wspomaganie układu naszego odpornościowego, przede wszystkim zapobieganie infekcji układu moczowego, kochani, wspomaganie naszego trawienia, leczenie różnego rodzaju, słuchajcie, biegunek, leczenie również stawów zapalnych, przewodu pokarmowego, stanów, kochani. Cóż jeszcze? Redukcję, czyli Helicobacter pylori, zapobieganie AZS u dzieci, leczenie jeszcze, powiedziałabym, kamicy nerkowej, kolek nerkowych na przykład, zapobieganie różnego rodzaju zapalenia dziąseł i oczywiście jeszcze zwalczanie bakterii opornych na antybiotyki, żeby o tym nie zapomnieć. Różnego rodzaju leczenie chorób wątroby, walkę oczywiście z rakiem jelita grubego, obniżenie cholesterolu chociażby, łagodzenie jeszcze, słuchajcie, nietolerancji laktozy, walkę z nadwagą, no i oczywiście leczenie autyzmu. Także lista również jest dość długa. Stosowanie w ogóle tych probiotyków we wrzodziejącym na przykład zapaleniu jelita grubego wydaje się naprawdę bardzo obiecująca. Podawanie odpowiednich szczepów bakterii w 1917 roku o bardzo wysokich dawkach mogło, stwierdzono, zapobiegać nowotworom choroby z podobną skutecznością do leku, a także przyspieszyć tak zwaną remisję. Skuteczność w ogóle w leczeniu odnosi się tylko do konkretnych szczepów. Brakuje bowiem jednoznacznych, słuchajcie, wyników na potwierdzenie skuteczności probiotyków w chorobie na przykład leśniewskiego Crohna. Natomiast probiotykoterapia może być skuteczna w zespole jelita drażliwego. I wiele szczepów powoduje zmniejszenie bólu i wzdęć u pacjentów z IBS. Potrzebne są jednak, powiedziałabym, dokładniejsze badania. Najnowsze w ogóle analizy pokazują, że fruktooligosacharydy oraz Lactobacillus rhamnosus i Bifidobacterium animalis subs lacti BB12 obniżają ryzyko występowania nowotworu jelita grubego. O czym, kochani, świadczy zmiana markerów wskazujących, kochani, na rozwój tej choroby właśnie u pacjenta z nowotworem, jak i po oczywiście wycięciu polipa. Mechanizm działania probiotyków w zapobieganiu nowotworów nie jest i do końca jasny. Jednak po spożyciu symbiotyków, czyli probiotyków w połączeniu z prebiotykami, zaobserwowano mniejszy stopień uszkodzenia naszego DNA, a także mniejszy stopień, słuchajcie, profilakcji komórek jelit. Bardzo często też można zaobserwować, że im częściej stosowany jest antybiotyk, na przykład do leczenia jakichś tam infekcji intymnych chociażby, tym częściej one nawracają. Dzieje się tak za sprawą wyniszczenia przez antybiotyki drobnoustrojów właśnie probiotycznych, które przestają konkurować właśnie z tymi chorobotwórczymi. No cóż, niestety mięso i nabiał z przemysłowej produkcji mogą zabierać pozostałości właśnie antybiotyków, o czym się nie pisze ani nie mówi, co również, kochani, nie sprzyja namnażaniu się właśnie probiotyków.
Im więcej jest tak zwanej, powiedziałabym, chemii w żywności, tym gorszy skład mikroflory naszego organizmu. Dlatego w miarę, słuchajcie, możliwości należy wybierać lokalne produkty spożywcze ze sprawdzonych źródeł, a nie wszystkie jak leci z supermarketów, no ale to nic. Słuchajcie, różne szczepy probiotyczne skracają czas trwania ostrych na przykład biegunek infekcyjnych o około na przykład jeden dzień. Probiotyki są skuteczniejsze w przypadku na przykład biegunek wirusowych niż na przykład bakteryjnych i pasożytniczych. A najlepsze efekty obserwuje się przy wysokich dawkach, czyli takich 1011 CFU, czyli jednostek tworzących kolonię tak zwaną, a najskuteczniejsze w biegunkach u dzieci są na przykład szczepy Lactobacillus thamnosus GG, Saccharomyces cerevisiacea, Bulariidae i kochani Enterococcus fecitum. Lab SF68. No ale to już tak na dodatek, jako taka ciekawostka, bo przecież nikt tego nawet nie będzie pamiętał. W biegunkach w ogóle poantybiotykowych u dorosłych i u dzieci najlepsze działanie z kolei wykazują Lactobacillus thamnosus GG i Lactobacillus casei DN 114001, sobie zapisałam, niech będzie, który, kochani, sprawdza się również w zakażeniu Clostridium difficile. Probiotyki w ogóle są pomocne w skracaniu biegunek po napromieniowaniu, słuchajcie, czyli w leczeniu nowotworów. Tutaj trzeba je naprawdę stosować koniecznie. Skuteczność w ogóle tych probiotyków w zwalczaniu bakterii Helicobacter pylori na przykład, bytujących w przewodzie pokarmowym i odpowiedzialnych za chorobę wrzątową żołądka, wykazano w badaniach in vitro i in vivo na zwierzętach, natomiast badania randomizowane z kolei były na ludziach i niestety nie są jednoznaczne. Ich autorzy w ogóle sugerują, że konieczne jest łączenie probiotyków z antybiotykami. Erydykcja Helicobacter pylori to dosyć inwazyjna terapia, a łączenie probiotyków istotnie statystycznie, słuchajcie, zwiększa tolerancję leczenia, poprawiając ekosystem nasz jelitowy i ogólnie rzecz biorąc stan naszego zdrowia, czy też innych osób. Badania też probiotyków w alergii i atopii sugerują, że suplementacja probiotykami ma istotne znaczenie w przebiegu alergii. Dużo bardziej obiecujące wyniki uzyskuje się w zapobieganiu rozwoju alergii niż na przykład w jej leczeniu. I coś wiem, kochani, na ten temat, bo jestem właśnie alergikiem. I u ponad, słuchajcie, 90% dzieci do 12 miesiąca życia z alergią, na przykład na białe mleka, którym podawano probiotyki w połączeniu z dietą eliminacyjną, tak zwaną, zaobserwowano, słuchajcie, zmniejszenie wyprysku alergicznego, natomiast sama dieta eliminacyjna przyniosła poprawę u ponad aż 50% dzieciaczków. Więc coś jest, kochani, na rzeczy. Udowodniono też, że przyjmowanie probiotyków w okresie jeszcze prenatalnym i po porodzie, przez matkę oczywiście, gdy kobieta karmi piersią, czyli przez dziecko, gdy jest karmione sztucznie, zapobiega rozwojowi atopowego zapalenia skóry u dzieci obciążonych po prostu dużym ryzykiem, więc tutaj myślę, że też jest duży plus. Jeśli chodzi o probiotyki, a otyłość na przykład, prowadzone są badania na myszach, które pokazują, że na przykład skład mikroflory jelitowej może odpowiadać za na przykład nadwagę naszą i otyłość. I obiecująca w leczeniu otyłości może być na przykład bakteria Lactobacillus thamnosus PL60. No cóż, widzicie, jakoś te odkrycia idą do przodu. Miejmy nadzieję, że to pomoże nam przetrwać. No cóż, naturalny probiotyk, kochani, bardzo pomocny w ogóle dla zwiększenia namnażania się drobnoustrojów probiotycznych jest jedzenie kwaśnej żywności, jak na przykład ocet jabłkowy i fermentowane warzywa, bowiem zawierają one pewne ilości probiotyków, ale także tak zwane kwasy, na przykład glukonowy, octowy, które to kwasy sprzyjają właśnie utrzymywaniu odpowiedniego pH do wzrostu mikroorganizmów właśnie probiotycznych.
I to, kochani, na tyle w tym odcinku, bo się zagalopowałam i zobaczyłam, że już czas się kończy. Więc do usłyszenia w drugiej części na temat probiotyków. Pozdrawiam serdecznie, papatki. Cześć, kochani.